Cześć, myślałem, że ten laptop będzie mógł robić u mnie co najwyżej jako podstawka pod drzwi, ale nie ma tragedii. Topline 7400 Intel Inside, czyli no, Inside jest procesor od Intela. Mam do niego baterię też, ale musiałem ją wyeksmitować z błahego powodu, bo się wylała. Tak to wygląda od spodu, to cacko. Co my tutaj mamy? Green 740, 91 rok, czyli taki no troszkę stary ten sprzęcik się wydaje. To na pewno nie jest Pentium 1, to jest starszy procesor, pewnie jakiś 486. Fajnie, że zasilacz znalazłem do niego kompatybilny. Tu mamy 19 V, 1,9 A. A od jakiegoś starego HP-ka przypasował. Idealnie. I prawie działa. Dyskietkę sobie wyciągnę. Tu jakaś dyskietka leżała. Ale od razu wam powiem, że po testach wychodzi na to, że stacja dyskietek coś nie domaga. Nie wiem do końca o co biega, bo stacja przy botowaniu komputera się załącza, a później nie czyta po prostu dyskietek. Pokazuje cały czas, że dyskietka tak jakby... No, że nie może jej odczytać. Tu mamy stację dyskietek. Ciekawe, czy jakaś inna by przypasowała. Mam też gdzieś w piwnicy takiego starego laptopa, jeszcze jednego. Kto wie, może by pasowała jakimś cudem. Zobaczmy, jakie tu porty są. Żywiczki oczywiście. To jest jakiś expansion bus. Nie wiem do czego. Pewnie do jakiegoś czegoś z tej firmy. Ciężko stwierdzić. A tutaj mamy... Na monitor wyjście, co ciekawe, jest też na printera, czyli na drukareczkę, i mamy też RSA 232 i oczywiście na prąda. Tak, sieciówki tutaj nie mamy żadnej. Tu mamy przycisk power, wejście jest na keyboard. No i tutaj mamy PCIa, czy jak to się tam nazywa, PMC, PIA, czy jakoś tak. Ja z tego nie korzystałem chyba nigdy, ale będę musiał się naumieć, bo tam zamówiłem gdzieś na jakimś portalu aukcyjnym jakąś kartę sieciową na PCIa. Także zobaczymy, jak to będzie chodzić. Tak z ciekawości choćby. Podłączmy go. Tu mamy kabelek. Gdzieś tu jest wejście na zasilacz. Tylko weź traf. Oczywiście nie mogę trafić. Jest tutaj. Kurde, starość, nie radość. Dobra. Otwieramy go. Tworzę go jedną ręką. Powinno się udać. Trzeba z dwóch stron złapać, nie? Żeby się otworzył. I tada, co my tu mamy? Ja pierdolę, jak to wygląda w środku. Tutaj mamy trackball. Jest trackball. Ale jak fajnie chodzi. Jaki klik. Klawiatura, powiem wam, że jest... No, ideolo, stan, jakby dopiero z fabryki wyszło. Tutaj można sobie otworzyć. Są takie fajne przyciski. Szkoda, że teraz już takich rozwiązań nikt nie robi. Bo dzięki temu można, nie w tą stronę, dzięki temu można bardzo szybko komputer rozebrać. Widzicie, ja teraz sobie to odcisnąłem. I chyba coś nie do końca doszło, bo nie działa. Czy działa? Dobrze, ja to robię, może ja źle robię. Może trzeba wszystkie w lewo. No, nieważne. Przedtem mi się udało go otworzyć. Teraz mi się to nie chce coś udać, ale powiem wam, co biega. Jak się to wciśnie, to klawiatura się do góry podnosi. Ale chyba się już przestała podnosić. A nie chcę tego na chama robić, żeby czegoś nie zepsuć, nie? Bo to jest naprawdę zabytek komputerek. Może trzeba do zewnątrz obydwa przyciski. Nie pamiętam właśnie, jak to się robiło. Dobra, zrobię to na jakimś dłuższym filmie. To się otwiera i w środku widać podzespoły. Bardzo fajnie. Na razie sobie odpuszczę, bo nie chcę czegoś urwać. Odpalamy maszynę. Śmiga. Fajne diody. I monitor oczywiście się odpala. Patrzcie, ile tu RAMu jest. 4 MB RAMu. Nie no, wypas. Dobrze widziałem? 4 MB chyba było. Windows 3.1 potęga.
85 do 92 roku, coś tam było, i on się odpala. Tylko wiecie co? Nie działa ten trackball. Nie wiem dlaczego. Kręcę nim i brak reakcji. Być może nie ma drivera, bo tu jest Windows 3.1 i dlatego on nie działa na przykład, ale pewności nie mam. Mamy tutaj jakiś menedżer dysku, można sobie popatrzeć co tam jest i jako ciekawostkę wam powiem, że ten okręt, nie, sorry, ten laptop pływał na okręcie, nie odwrotnie, tak, ten laptop pływał na okręcie, był jako dziennik pokładowy, bo znalazłem na nim jakiś plik z różnymi portami w Niemczech, znaczy nie portami komputerowymi, tylko portami takimi do pływania po rzekach, po morzach. On chyba śródlądowo jakoś pływał, ten laptop, na łodzi, i tam logował się do różnych portów i pisali po niemiecku, co było robione. I wszystko oczywiście tutaj działa. Można sobie przeglądać ten dziennik, ale mam problem jeden z tym komputerem. Nie mogę nic z niego wgrać. Wiecie dlaczego? No sami zobaczcie. Wkładamy dyskietkę. Jeszcze go nie obczajałem na tyle, żeby przyczynę tutaj skumać, co jest grane, że ta stacja dyskietek nie działa tak do końca. Otwórzmy sobie teraz nowy dysk. Select Drive i wybierzmy A. No i wybieramy. I tyle. I cały czas coś takiego mi się zapala. Jeszcze tego nie obczaiłem. Być może ta stacja dyskietek jest na przykład na dyskietki 720 kilo. Nie wiem. Jeszcze tego nie obczaiłem. Nie mogę specyfikacji za bardzo do niego znaleźć. Ale wydaje mi się, że raczej nie. A dyskietkę sprawdzałem na innym komputerze, tutaj na tym stacjonarnym, co mam, i wszystko chodziło. Więc nie wiem, co jest zgrane. Formatowałem ją też na przeróżne sposoby, na FAT16, FAT32, nic tu nie daje. Wiadomo, że tu FAT16 najlepiej. I mamy problem. Nie wiem, co jest zgrane. Podejrzewam, że stacja dyskietek po prostu, no, zaliczyła zgona najzwyczajniej. I trzeba będzie ją najprawdopodobniej wymienić. Albo wyczyścić, może jakiś silniczek się zatarł. Ciężko stwierdzić. Jeszcze tutaj sobie dam quick format, zobaczę z ciekawości. Nie wiem, spróbuję, ale wątpię, żeby to poszło. Widzicie? No i nie chcę formatować quick. Dajemy zwykłe formatowanie też. Wszystko stoi. I się nie odpala. I tyle. A co najciekawsze, jak komputer botuje, to słychać stacje dyskietek, jak się załączają silniczki. To jest dla mnie dosyć ciekawą zagadką. System chodzi. Windows 3.1 normalnie się odpalił i tutaj można sobie przeglądać, jakieś tam pliki są. Właśnie w związku z tym używaniem komputera gdzieś na rzece, na, nie wiem, na oceanie. Gdzieś tutaj był ten program, tylko też już nie pamiętam gdzie, nie tutaj czasem, bo tutaj nawet to zobaczę sobie. To jest DOS-owy oczywiście program. Ja nie znam niemieckiego, nawet nie wiem, co to znaczy. Karten, bug, lek, coś tam. Nie mam pojęcia, to wam nie powiem. To, nie, to jednak nie jest ten program. No nieważne, komputerek działa. Normalnie można na nie pisać, zapisywać na dysku. Dysk jest naprawdę w znakomitym stanie. Tutaj w ogóle nie jest uszkodzony, żadnych bad sektorów. No dysk jest żyleta. No i tak ogólnie to on działa, uruchamia się. Nie wiem jeszcze, jak obczaić, żeby jakieś dane do niego na przykład wgrać, wrzucić, czy coś zgrać, bo tu nie mamy USB-ka, nie mamy tutaj za bardzo jak tego zrobić. No jedyne, co mi do głowy przychodzi, to PCIe, czyli tutaj możemy PMCIe, wykorzystamy sobie te porty i dołączymy do nich jakąś kartę sieciową, no nie wiem, tylko że no znowu z driverem będzie problem pod Windows 3.11. Próbowałem też ten dysk podłączyć z tego komputera pod stacjonarkę przez taki, no, przez taki duperelek na USB, ale niestety no pokazuje, że dysk jest, pojemność jego, ale pisze bad disk, nie da się nic na dysk wrzucić, a dysk na pewno nie jest uszkodzony, bo go sprawdzałem i tu normalnie się z tym odpala, nic się z nim nie dzieje. Tu jest jakiś program do sprawdzania dysku twardego, jego stanu.
Wszystko jest z nim ok. Po prostu jest tak stary dysk twardy, on ma chyba 280 mega tylko, że no te kontrolery chińskie pod USB nie radzą sobie z nim, kompletnie sobie z nim nie radzą. No, nic nie zrobimy, no CD-ka tu nie mamy. Jedyne co, no to jest jakaś nadzieja, bo znalazłem taki stary, taki stary napęd CD-ROM na, chyba na, nawet na port szeregowy. Tak się zastanawiam, czy do niego nie dałoby go radę jakoś podłączyć. Albo jest jeszcze jedna opcja, naprawa dyskietek, stacji dyskietek i instalacja Windowsa 95 właśnie ze stacji dyskietek. Jest edycja Windowsa 95, która zajmuje bodajże 19 albo 21 MB, więc wyszłoby, nie wiem, 13 dyskietek, jeśli dobrze liczę. Dobra, mam nadzieję, że filmik się spodobał. A rarytas zostaje u mnie, bo jest naprawdę fantastyczny. Także do następnego, cześć!